Weekend bez metra na Mokotowie i Ursynowie, a także dworzec Orzechowa Mazowieckiego, oddany do użytku. Czy centralny port komunikacyjny wyburza przystanek kolejowy? Kąty grodziskie zupełnie nowe. I zostaw ciastko dla wizynosza. O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym, w środku nocy, w sobotę 21 października. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i ciąż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Mniejsza z tym, czyli mojego autorskiego przeglądu najciekawszych newsów z tygodnia. No i zaczynając od tego, co jest najważniejsze, czyli na stacji Świętokrzyska, Ratusze Synał, Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Brudno, Konatowicza, Matrymon, Centrum Młociny, jak i również na Nowym Świecie, aktualnie nie działa jedna winda, jeżeli chodzi o każdą stację, więc na każdej stacji nie działa co najmniej jedna winda. To jest dosyć kiepski wynik. Natomiast co jest ciekawe, to jest to, że mamy nową stację metra, Nowy Świat. Już nie uniwersytet. No, nie wiedziałem takiej nowości, ale jak widać, to się zmieniło. Tymczasem w najbliższy weekend będą dosyć duże utrudnienia, jeżeli chodzi o metro, a właściwie jego brak. Dlaczego? A już wam tłumaczę. Od soboty 21 października do początku kursowania, od początku kursowania do niedzieli 22 października do końca kursowania pociągi linii metra M1 będą kursować tylko na trasie Młociny Politechnika. Na odcinku od Politechniki do Kabat nie będzie ruchu. Na pierwszej linii metra sukcesywnie modernizowane są podstacje trakcyjno-energetyczne zasilające podziemną kolej. Takie prace ZT wspólnie z metrem warszawskim przeprowadził na stacji Imiel w 2020 roku, Ursynu w 2021 roku, Kabaty 2022 rok. Teraz nadszedł czas na stację Wilanowską. Wykonane są prace z wyłączeniem napięcia, więc siłą rzeczy pociągi nie będą mogły tam jeździć. Dlatego też na ten weekend będą jeździć zastępcze autobusy linii autobusowej ZM1 w trakcie kursowania pociągów metra, czyli tak jak jeździły pociągi metra, tak samo nieczęsto, ale tak w tych samych godzinach będą jeździć pociągi, będą jeździć autobusy i będą też zastępcze tramwaje linii 74. Jak to dokładnie wygląda? Właśnie wam prezentuję. Tak, od stacji metra Ratusz Ursynów mamy już możliwość przesiadki do linii 18 i 4, które jadą na dalszą trasę do wyścigów. Natomiast dalej mamy tak, na centrum 18 i 4 na Politechnice możemy się przenieść już w autobus ZM1 lub do linii 10 lub do 74, które jest właśnie tymczasową specjalną linią, która właśnie zastępuje metro. Następnie mamy na większości stacji, które są zamknięte, na wszystkich właściwie mamy ZM1 autobusy. Na Wierzchnie mamy ZM1 i linię 18. Na Wilanowski mamy wszystko, ZM1, 10, 7, 74, jak również 4. No i na dalszym odcinku oczywiście tylko ZM1, bo od tramwaje nie dojeżdżają do Ursynowa. I tak to będzie przez najbliższy weekend. Co ważne, tramwaje też będą kursować w nocy, tak jak metro kursowało normalnie. Więc to oznacza, że będziemy mieli w tą noc i w kolejną noc dosyć bajeranckie tramwaje. Tramwaje rozpoczynają swoją służbę już od 5:05 z właśnie wyścigów. A spokojnie, dużo później kończą. Kończą o 3:11, z tym, że to są kursy tylko i wyłącznie do zajezdni Mokotów. Natomiast, co jest ważne, jak widzicie, mamy tutaj 4 literki WPMZ, co oznacza, że nie gramy teraz w koło fortuny, a gramy w inną grę w postaci dojeżdżać do swojej zajezdni. I, co ważne, każda zajezdnia tramwajowa tego dnia będzie obsługiwać tą linię tramwajową, więc dosyć ciekawie. Bo mamy literki na zajezdnie Wola, Praga, Mokotów i Żoliborz. No, tylko Annapola nie mamy, ale wiemy. Annapol cały czas jeszcze nie jest oddane do użytku. Także, no, trzeba przyznać, że dosyć duże utrudnienia. Linia 74 tramwajowa nie będzie kursować jakoś strasznie często, to też trzeba powiedzieć o tym już w tym momencie. Tramwaje będą jeździć zazwyczaj co 7-8 minut, w pozostałych porach co 10 minut poza szczytem. Natomiast poza szczytem, który jest od 7 do 19. Natomiast linia ta tam autobusowa też nie będzie jakoś strasznie jeździć często. Też spodziewajcie się, że no jak będzie już co 4 minuty, to będzie szczyt. To nie będzie dwójka. To będzie rzadziej. A poza szczytem może być gorzej, więc te autobusy będą zapchane. Natomiast inne informacje to jest to, że już na koniec miesiąca, jak mówiłem wcześniej, 28 października, teraz mam dokładną datę, tramwaje wrócą na Żeleń Wschodni. Czemu to jest ważne? Bo już przyszły kolejny weekend
będą jeździć tramwaje cmentarne, co oznacza to, że te tramwaje będą jeździć też na Żeleń Wschodni i Annapol, więc spodziewajcie się, że trochę będzie więcej jeździć tam i oto i tramwajów. Także, a, no i film z jezdni Annapol, dlatego też nagram, jak już będzie oddane do użytku to torowisko, by móc po prostu wam pokazać, jak to wszystko już tam funkcjonuje. Także film o zajezdni będzie po tym tygodniu, a w ten tydzień też mnie nie ma w Warszawie. Kolejna informacja to jest tramwaj na Kasprzaka i tam też się trochę dzieje, bo to tramwaj na Kasprzaka zwęża Polską teraz dosyć ładnie właśnie w ten weekend, 21-22 października. Będzie zwężenie w postaci tego, że właśnie na odcinku od ulicy Redutowej do Sobińskiego ulica Polska będzie jednopasmowa, dlatego że, znaczy wiecie, trzeba ukończyć tę inwestycję. Ona do końca roku mniej więcej w większości prac się zakończy, więc trzeba przyspieszyć trochę te prace. Chodzi głównie oczywiście o usunięcie całkowicie z tego torowiska i rozpoczęcie prac przy budowie nowej trasy rowerowej, która powstaje w starym śladzie tramwajowym, no i oczywiście inne prace, które też są tam wykonywane. Przechodzimy do tematów kolejowych, bo tutaj też się dzieje. Film z Ożdowa może mi się uda jutro nagrać, dzięki czemu zobaczycie, że faktycznie dworzec w Ożdowie jest już nowy i został oddany do użytku. Na dniach, jakby tutaj jest napisane, że to jest piątek, kiedy nagrywamy dla was ten film, to się wydarzyło, ale de facto to się wydarzyło kilka dni wcześniej, jakby bo już nie widziałem barierek dzień wcześniej, 19. Natomiast co jest ważne, to jest to, że dworzec został w końcu przebudowany, wyremontowany i naprawdę faktycznie jest nowy, już w pełni działający, przynajmniej w teorii. Jak widzicie, tak wygląda na zewnątrz, z jednej, z drugiej strony i w środku jest nowoczesny. Nawet są tablice, chyba nie muszę tłumaczyć, że tablice żadne jeszcze nie działają, tak? Więc, no i jest też zadaszony parking rowerowy. Wydaje mi się, że tutaj mogłoby być więcej miejsc do przyczepienia rowerów. No ale jest zadaszony parking rowerowy, to jest akurat coś, bym powiedział, co się często nie zdarza. Więc takie kolejne newsy. Tymczasem nowy przystanek kolejowy Rekitna w Łodzi. Papa! Centralny port komunikacyjny stwierdził, że no taki nudny, nic tam się nie dzieje. Wyburzysz to. A tak zupełnie na serio. Centralny port komunikacyjny planuje też oczywiście dużą sieć dróg kolejowych. A właściwie transszybki kolei dużych prędkości, KDP. I jedną z tych linii KDP będzie tunel drugi średnicowy, który powstanie pod Łodzią. Mamy teraz tunel, który powstaje podmiejski, aglomeracyjny i też powstanie tunel dla pociągów dalekobieżnych z dużą prędkością. I to jest konflikt właśnie z KDP, czy właśnie z tym przystankiem kolejowym. On jest na trasie nowego tunelu, a właściwie na trasie placu budowy, więc na czas budowy on zostanie wyburzony, a następnie po zakończeniu budowy on tu wróci. Łącznie z kładką, która będzie musiała być rozebrana. No brzmi jak to trochę kuriozum, prawdopodobnie też się trochę zmieni. Ale no tak, no przystanek kolejowy ma już 2 lata, no to wiecie, to już jest starość, tak? Jakby mój dron, który ma teraz 3 lata, za kilka lat, właściwie albo od tego nowego roku, albo od kolejnego roku będzie już nielegalny, jeżeli chodzi o nowe przepisy unijne. Więc w sumie i przystanki kolejowe może tak szybko będą się teraz już przeterminowywać i trzeba będzie budować na nowo. Nie ma jak to ekologia. Tyle mogę to podsumować. Natomiast faktycznie taka nowina. Co do tego, kiedy KDP będzie, CPK będzie powstawać i czy będzie powstawać, zobaczymy. Tak jakby jesteśmy świeżo po wyborach, wiemy, że raczej... Na razie mogę wam powiedzieć tylko i wyłącznie tyle, że najprawdopodobniej sam projekt CPK, jeżeli chodzi o wielkie lotnisko i no, tą wielką stację kolejową, która by powstała pod lotniskiem, upadnie, z tego co wiem, jeżeli się władza zmieni, natomiast co pozostanie i z tym się całkowicie zgadzam, to pozostanie linia kolejowa, wszystkie nowe linie kolejowe w całej Polsce, one miałyby jednak powstać, tak samo jak na przykład właśnie szybka kolej do Łodzi. Także tak to wygląda, także rozwój gospodarki cały czas będzie, jeżeli chodzi o szybkie pociągi, a według mnie w to powinniśmy inwestować. A, no i oczywiście lotnisko Chopina będzie tu zbudowane, więc nie bójcie się, że nie będzie dużego lotniska i Chopin sobie nie poradzi. Będzie po prostu większy. Tak samo Modlin się poszerzy i nawet na Radom jakieś mają plany, ale to w dzisiejszym filmie nie będę o tym więcej mówić. Tymczasem, wracając do tematów warszawskich, zobaczmy jak tam się dzieje na Białęce, a na zmianę trasy. Linia 120, 234 i 326 mają zmianę trasy od środy 18 października. Następnie będą pielęgniacy drzew dzisiaj, w sobotę, 7.15, wtedy będą zmiany trasy dla linii 3423 na odcinku od Żaby do Wileńskiego mniej więcej. Tramwaje będą jeździć objazdami, a no i do Czynszowej też tramwaje nie dojeżdżają, więc to też jest taki aspekt, który może być niekoniecznie taki fajny, no ale no cóż. W tym czasie 20 chyba będzie jeździć tylko do Ratuszowej ZOO.
Tymczasem linia 219, 23-27 października będzie też jeździć na trasie zmienionej i przypominam Wam, że jest druga tura na wygranie biletu brania w ramach właśnie jesienny duet. Możecie, jeżeli kupiliście bilet w ostatnim czasie, to możecie właśnie skorzystać z tego konkursu i wtedy możecie wygrać dodatkowy miesiąc. Także zachęcam serdecznie. Tymczasem inne informacje to jest to, że frezowanie prawego pasa ulicy Grochowskiej nastąpi w ten weekend od 20 października, od godziny 22, czyli już to się dzieje, do oczywiście końca całego weekendu. Co się dzieje? A no ta jezdnia. Czy autobusy jeżdżą to inaczej? No tam jakieś są utrudnienia. Na pewno ten wjazd może być problemem. No i jak widzicie, to się faktycznie teraz tutaj będzie działo w najbliższy weekend, a właściwie to już się dzieje. Frezowanie ZDM-owe, weekendowe zawsze są ciekawe. Tymczasem ważna informacja to jest to, że ruszyły prace na ulicy Kąty Grodziskie. Całkowicie nowa nawierzchnia, nowa jezdnia, nowe chodniki i ogólnie wszystko nowe. Drogi rowerowej tylko nie będzie, więc szkoda. Natomiast przebudowa, która się rozpoczęła teraz, zakończy się dopiero w pierwszej połowie 2025 roku i będzie kosztować 35,5 miliona złotych. Tymczasem to jest ten odcinek, który jest aktualnie przebudowany, więc nie jest aż tak źle. No już dochodzimy prawie do końca odcinka, a mianowicie quizy, sondaże, mniejsze z tym i tak dalej. Czy każda większa inwestycja jak most na Pragę, tramwaj do Wilanowa, czy metro M3 powinna mieć swoją własną stronę internetową? Pytanie do 100 punktów. Według z Was tak, na prawie 1000 głosów. 73% z Was tak zagłosowało. Następnie, ile jest teraz linii tramwajowych w warszawskim transporcie publicznym? To jest na stan 11 października. Większość z Was na 1100 głosów odpowiedziała poprawnie, 46% z Was odpowiedziało, że 23 tramwaje jeżdżą, a właściwie 23 linie tramwajowe i to się oczywiście zgadza. I najnowszy sondaż, czy schematy i oznakowanie na stacjach metra warszawskiego są dla Ciebie czytelne i zrozumiałe? Na prawie 900 głosów większość z Was stwierdziło, że tak. 74% z Was stwierdziło, że są czytelne i są poprawne. 17% z Was stwierdziło, że macie problem z ich odczytaniem. Tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie, że za to tutaj coraz to więcej. 13373 osoby stwierdziły, że wcisnęły już ten przycisk subskrybuj i zainteresowały się tym, co się dzieje na moim kanale. Zachęcam Was do dołączenia do tych osób oczywiście. I parę informacji i newsów na sam koniec. Po pierwsze, dziękuję Wam bardzo i wszystkim patronów pozdrawiam. Co ważne, w najbliższych dniach, a dokładnie we wtorek, będzie premiera Cities Skylines 2 i oczywiście nie omieszkam sobie zagrać w tę grę. Natomiast nie będę tego robić na tym kanale, tylko na nowym, który się pojawi już w najbliższych dniach. Tam będę robić gaming i inne zupełnie inne rzeczy, które są niepowiązane z głównym kanałem. Spodziewajcie się, że nowy kanał będzie ogłoszony w najbliższych dniach. Więcej informacji też się pojawi. Natomiast to jest ważne, aby ten kanał się pojawił i aby tam faktycznie odcinki się pojawiły, musimy na Patronite cały czas dobić do kolejnego poziomu. Brakuje nam w teorii już tylko 9% w skali całości, więc zachęcam do zostania Patronem. Dzięki Wam dobijemy do tego i faktycznie będzie pojawić się nowa seria na osobnym kanale, gdzie będę pokazywać na początku jakieś miasto, ogarniemy sobie, a później może zrobimy faktycznie Warszawę, żebyśmy mieli na czym testować różne koncepcje a propos węzłów, dróg, osiedli czy limit tramwajowy. W ten sposób faktycznie łatwiej można byłoby wszystko sprawdzić, czy te rozwiązania mają sens i czy ktokolwiek będzie z nich korzystać. Jak na przykład składki pieszo rowerowej. Co wy o tym sądzicie? Dajcie znać i jeżeli jesteście tym zainteresowani, to zachęcam Was do stania Patronami, a wznoszę i przy okazji przypominam Wam, że jest zbiórka na drona FPV. Cena się zmniejszyła, bo udało mi się ogarnąć trochę lepszą ofertę. Niestety muszę w przeciągu miesiąca zgrać całą kwotę w ten sposób lub w jakiś inny. Najprawdopodobniej jakąś jeszcze inną pracę będę musiał ogarnąć, żeby to zrobić. Natomiast zachęcam Was też do rzucania się do zbiórki. Na zbiórce po prostu klikacie dowolną kwotę i dziękuję Wam bardzo serdecznie też za dorzucenie się. Natomiast jeżeli chcecie mnie po prostu dorzucić się i w formie donate'ów, to zachęcam nie do donate'ów na YouTubie, tylko do donate'ów poprzez Supi, to jest nowa platforma od Patronite'a, gdzie możecie wybrać albo kwotę dowolną, albo za pomocą ciastka, łapki w górę, bądź pizzy, po prostu zrobić takie dofinansowanie. Natomiast to jest ważne, przez Supi, jeżeli robicie donate'a, Supi nie pobiera żadnej prowizji, więc to jest naprawdę całkiem nieco rozwiązanie. Prowizję możecie doliczyć samemu, jeżeli chcecie im coś dać, jeżeli nie chcecie, to nie musicie. I faktycznie to sobie cenię. Więc zachęcam Was bardzo serdecznie do tych nowych bajerów, które właśnie się pojawiły. No i co ja dużo mogę nie powiedzieć. Mam nadzieję, że w przeciągu najbliższego tygodnia, kiedy będę w Zakopanem, zagram te Cities Skylines 2 i będę mógł Wam to pokazać również na kanale. No, już tylko kilka dni zostało. Zobaczymy, co tam się działo, a wiem, że gra się zmieniła. Wiem też, że są problemy z wydajnością, a w jaki sposób na te w nie zagram, też jeszcze Wam nie powiem, bo
To nie będą konwencjonalne sposoby, bo na PS5 się nie pojawia, a w ten sposób najłatwiej bym mógł zagrać, a na jabłko też się nie pojawia, więc jedyny sposób to jakoś zagrać to na Windowsie, czyli jeszcze musi być dobry komputer z Windowsem, więc to wszystko nie jest łatwe. Miejmy nadzieję, że mimo wszystko mi się uda. Ja przez najbliższy tydzień będę w Zakopanem, nagram też film z Zakopanego, a film z Warszawy Zachodniej pojawi się dopiero kiedy wrócę i przez najbliższe dni oczywiście, jak będę w Zakopanem, też będziecie mieli mniej więcej codziennie nowy film. Spodziewajcie się nawet ciekawych filmów centralnego, czy Polo Mokotowski, ale Polo Mokotowski chyba nawet dzisiaj będziecie mieli, więc to w sumie kwestia chwili dla was. Tramwaj na Gagarina też się pojawi i drugi film z tramwaju na Gagarina też się pojawi chwilę później, bo najprawdopodobniej uda mi się wejść na plac budowy w kolejnym tygodniu. W skrócie, dużo ciekawych informacji przed nami, więc jeśli nie chcecie tego przegapić, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek, a jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę i łapkę w górę i tyle. Tymczasem do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!